access observational data. Look, 621. The localized coral explosion caused by the surge has a certain directionality. It's headed straight for the central ice field. Dzięki mordeczko za... za tego, za obserwację, a jestem ciekaw, dlaczego nie wypadły... Dlaczego nie wypadło żadne powiadomienie? Dzięki. Ale powiem ci, że... porównując do Elden Ringa, to tylko ostatni boss mnie tak wziął. To tylko ostatniego bossa tak biłem długo. To... aha, a przeszedłeś w ogóle już? Let me remain in contact with you until we reach the coral convergence. Przyszedłby. Ja nie jestem przegraszy słowsowy, to moje pierwsze słowce. Czytam, bo YouTube będzie potem też, na YouTube też idzie, a potem to. Ale drogi YouTubie. No to polecam Souls. To co by nie było, polecam Souls. Jak ci się spodobało, jak spodobało ci się to. Jeżeli spodobał ci się taki poziom trudności, to polecam. I've got some business to attend to. I need to hawk some intel to the corpse and secure a backer for our trip to the ice field. One job for you while I'm out. Rest up. That's an order. Raven, I see your handler is away on business for now. About that trip to the ice field, we've received a job from Balaam already. Let's take a look, shall we? Registration number RB23. Call sign, Raven. Your records have been updated. E-rank virtual encounters are now available in the arena. Teraz są dopiero PvP jest. Aha. Aha. O, teraz dopiero teraz jest PvP. PvP jest tutaj dobre, też dobre. Domyślam się, że jest dobre. Może spróbujemy. Może jeszcze nie dzisiaj, ale spróbujemy. A jeszcze jeden boss i mam unlocka na PvP. Aha! Jeszcze jeden boss i mam unlocka na PvP. No dobra, dobra. Dobra, ten krab z trailera. A, kojarzę. Idę do toalety. Ja tak trochę ten, pod YouTube'a był, znaczy pod YouTube'a, w sensie wycinam pewne rzeczy i tak dalej, tak więc dlatego takie pauzy robię, albo nic nie mówię podczas tych, podczas filmików, bo staram się, żeby, no jak ktoś będzie oglądał, żeby nie miał gadania. Idę do toalety, zaraz jestem. Zaraz jestem.
Ojcz. Wiesz co? No i teraz jeszcze matę. Gdzie? Dobra. O, dobra. Idziemy dalej. Uf, nareszcie idziemy dalej w tej grze. Och. To mam w sklepie szczęściami nowego. Ile mam kasy? Mało mam kasy. I w ogóle muszę na drugą rękę coś kupić. To przede wszystkim. Czemu to mi się zawiesza coś? Myślę, co kupić na drugą rękę. Granatnik, kurwa, wyrzutnia rakiet napalmowych, kurwa. Ale tych broni od cholery jest, powiem wam szczerze, od cholery. Aha, granatnik, o jaki on wielki ten granatnik jest, ja pierdzielę. Co to jest? Wyrzutnia rakiet plazmowych. To tylko właśnie widzicie. Kwestia jest taka, najchętniej to bym wszystko kupił i dopasowywał do misji, bo już widzę, że akcja będzie taka, że trzeba będzie dopasowywać do misji, no nie? Tak jak przy tym bossie, brakowało mi po prostu opcji, no nie? W końcu wymyśliłem jakąś swoją opcję. No ten granatnik spoko, tak? Ale widzisz, to właśnie... A, czyli da się farmić. Dobra, czyli jak robię jeszcze raz misję, wiem, którą tamę. Czyli jak się robi jeszcze raz misję, dostajesz kasę normalnie, tak? To trochę dziwne rozwiązanie, to mogliby jakoś to inaczej rozwiązać. Wiem, którą tamę. Wiem. No właśnie, zastanawiałem się, jak farmi, właśnie, czy się tak farmi. Bo nie chcę się farmić. Nie lubię. W Elden Ringa przeszedłem całego nie farmiąc niczego, po prostu idąc do przodu. No dobra, ale rozumiem. Czekaj, tylko jeszcze zobaczmy. Co to w ogóle jest? Czekaj, to jest... Problem jest taki, że właśnie nie wiem, co jest mi będzie potrzebne za następnej misji, no nie? Możesz mi zdradzić jedną, Wilkowski, jedną rzecz? Jeśli możesz, czy w następnej misji jest boss? czy w następnej misji jest boss jakiś? 10-komorowa wyrzutnia rakiet opracowana. Rakiet mam za dużo. Muszę jakąś jedną, muszę coś zmienić. Samonaprowadzający. Kurde, właśnie jestem teraz, zastanawiam się, co za różnica jest. Teraz są teraz też są samonaprowadzające. To te, co już zawsze trafią? Po paru fazach. Czyli misje? Czyli za parę misji, czy za... Chodzi o to, żeby pofarmił, bo wiem, że mi na te zwykłe mopki to mi... Wystarczy to, co mam teraz, no nie? I bym sobie później pokupował po prostu. Po akcie. To ja jestem w jakimś akcie? No właśnie, widzisz. Dobra, na razie to wymienimy, słuchajcie. Weźmiemy sobie... weźmiemy sobie jakiś karabinek i ten. To sobie weźmiemy. Niech zostanie ta bazuka. I to działko laserowe jeszcze weźmiemy. I na razie chodźmy, mam nadzieję, że jakieś normalne misje będą. Projekt C. A jeszcze na arenie jest typ. O, są typy na arenie. Warto by ich zrobić. Zróbmy. Evaluation program number 26, entering rank E. Subject AC, Bitter Promise. Call sign, No Zark. Commencing evaluation. Main system, activating combat mode. Thank you.
Ale człowiek teraz po tym bosie, to powiem wam, taki przećwiczony jest, kurwa, w tych truchach. To jest dobre. Po paru pasach będzie krab po akcie, do tuningu. O, jest, chipy się przydają. Tak, wiem, dlatego to robię. Po tym bosie powiem wam, że człowiek taki przećwiczony jest, kurwa, w tych kocich ruchach. Jest zadowolony. Naprawdę, kurwa. Ale właśnie dlatego uwielbiam gry From Software, słuchajcie. Dlatego lubię gry From Software. Bo cię czegoś uczą. Bo i cierpliwość przede wszystkim. Ale są czymś, co... co dalej? Poczekaj, co chodzi dalej? Potwierdzono. Dlaczego tu jest dalej, a nie potwierdzono? Co dalej? Ja jeszcze go raz muszę ubić? O co chodzi? Mam go dwa razy ubić, czy co? Nie jest potwierdzone. Sprawdzamy. A rzeczywiście. Ona zmieniła. O, na dwa te pistolety idzie. Na... Nie, poczekajcie, to jest inny robot przecież. Ciekawe, na dwa te gana idzie. Dostał, jeszcze by dostał rakietą. Nie, ja widziałem to zawsze. I teraz potwierdzono, aha, okej. Okay. A, ale 4 dostałem w sumie, dobra. No dobra. Arena Combat Aptitude Evaluation Program, number 24, rank E. Dzięki za odwiedziny, zapraszam. Subject AC, UAU, call sign, Little Ziyi. Commencing evaluation. Main system, activating combat mode. Nie wiem, wyprzedził. Naprawdę ten boss, te 5 godzin na tym bosie, 5 może 4, około 4 zrobiło robotę, jeśli chodzi o movement.
Arena Combat Aptitude Evaluation Program, number 23, rank E, final evaluation. Subject AC, guidance, call sign V7 Swift. Fajnie wygląda. Commencing evaluation. Main system, activating combat mode. Kurwa, jaki uczciwy. No ciekawe te flizy są generalnie, nie miałem ich poprzednio. O Jezu, ja to jestem na hita w ogóle, kurwa. Dopiero teraz zauważyłem, że nie wygrywam. Jeszcze raz. Main system activating combat mode. Kurna, no słuchajcie, to jest ktoś mi powiedział, że to jest kwestia nowych sterowników Nvidii. Dziwna akcja. Kurde, on trafi z niego. Dobra, nie ma go. Trzeba było go bardziej blisko do podchodzić. Target destroyed. Zrobię restart. E-rank evaluation. Well done.
Co tak żale? Ty to. No. Zrobimy reset gry, słuchajcie, bo coś, kurna, takich siupów na dzień dobry to nie miałem. Dobra, rozumiem, że krasa jest sejwowała. Zrobi restart, słuchajcie, bo naprawdę dziwne są te siupy. Dobra, mam 500 tysięcy teraz. Kurde, właśnie myślę, co zrobić. Czekajcie, może... Jest tylko jedna misja dalsza. Kurde, to mam będzie chyba ten boss. Albo mi się wydaje. Zobaczmy sklep z szczęściami. Właśnie, czy jakieś ulepszenie mogę już kupić? Nie, generator tylko to jest. Jaki tank się może zrobić? Ile to ma naboi w ogóle? 42. Może taki granatnik sobie weźmiemy. Zrobimy sobie granatnik. Może mieć wyrzutnie rakiet jako główną broń. Amunicja 560. Nie, poczekajcie, to. Kurde, trochę słabo, że jak kupujecie część, to jest na jednym dramie, bo chciałbym na przykład laser sobie walnąć na drugi. Ale nie będę wydało 150 tysięcy teraz, żeby... Dobra, zobaczymy, jak tak pójdzie.
the request from Balaam Industries. They want you to carry out an advanced survey of the central ice field. To confirm the information Walter brought to them about the coral convergence. As for how to cross the Aulian Ocean, this is the intercontinental cargo launcher installed on the upper level of grid 086. You could use it to launch your AC to the ice field. Grid 086 is occupied by the Dozers, outlaws who treat coral like a drug. It's also the territory of a belligerent group of arms dealers who call themselves RAD. Be prepared for a perilous journey. I'll be here to support you, Raven. No dobra, lecimy. Tylko 160 tysięcy, zakładam, że tu bossa nie będzie. Na momencik jestem. Wracamy. Lecimy. Czemu on nie ma broni na sobie, jak go wynoszą, ten robot? Ale zajebiste wejście. Let's head toward the elevator going to the upper level.
Ojej. Fajny ten granatnik. Kurwa, granatnik jest przekozak. Aż spierduchę taką robi. Właśnie, czy ja za mało amunicji wziąłem? Znaczy, w sensie takiej broni, żeby się szybko skończy. Teraz. A, tu ta góra. Michael.
Shoulder ammunition at 50%. Mały zwis. Nie pomogło rys skry. Dobra, w ogóle wielka lokacja generalnie. Nie będę teraz jakoś... Ciekawe, czy można było przejść górą w ogóle wszystko? Nie wiem. Ciekawe. Ale to nie ja. Taki miniboss. Ja mam trochę mało amunicji, mam nadzieję, że tu kolejnego bossa nie ma. A, uzupełni zapasy, czyli jedna głos. Jednak boss. O kurwa, dajcie mi stąd wyjść.
bolało, to bolało. O kurwa, to boli, naprawdę. Nie, chciałem go za pierwszym razem. Dobra, jeszcze raz. No tego nie będziemy robić 4 godziny. Całe szczęście. Kurwa, ale daj mi wyjść. A, daj mi stąd wyjść. Kurna, no. Teraz. Gracias. Jest. Czekajcie, reset, dlatego, bo zły klawisz wciskam. Dobra, jeszcze raz. Już. Kurwa, no po prostu. A ja mam czasem takie wrażenie, słuchajcie, to nie jest wrażenie gier from software. W Elden Ringu też tak miałem, że jak za pierwszy raz boss spróbowa prawie na 10%, no nie? 10% HP, nie ubiłem go, mówię, wchodzę następnym razem, dobra, to go ubijam teraz, no nie? Potem, kurwa, męczę się godzinę. Nie wiem, czy tak mieliście kiedyś z grami from software, ale ja tak miałem. Bo on jakby no, od razu robi wszystkie ciosy. Mam takie wrażenie, że robi od razu wszystko, no nie? Dobra, ja nie mogę niego walić w ogóle na początku.
O kurwa, prawie całe HP. Daj mi stąd wyjść. Zginąłem. Jeszcze raz. Oszedłem granatnik, a może nie powinienem, po prostu na pierwszej cały czas powinienem. Ups. No,
bo ten boss po porównaniu do poprzedniego to jest, był easy mode. To easy mode, naprawdę. Misja ukończona. Premię 300 tysięcy. From RAD's leader, Curla. This could just be another one of her traps. But after the impression you left on her last time, I think it's unlikely. Let's take a look at the briefing. No dobra, dobrze mi się z tym szło. Kurde, nie mam co kupować na razie innego. Misję. Your handler didn't authorize this sortie either. But we shouldn't miss this chance. I'll support you. A bo tamten koleś, co mnie nas prowadził na początku, pojechał kurde jakąś robotę zrobić, przyjedzie i będzie wkurwiony na nas. Main system activating combat mode. Let's get rolling, tourist. Get out there and bag me some coyotes. They're already moving in, Raven. Let's handle them. Hey! We got an AC! I've never seen one like that before. Must have got a sweet deal from Carla. Send in the punchers and kickers! Oh! Oh! Company! And it ain't dumbass Rummy.
That one of RAD's newbies? Football sky high! This one is on you for taking out Rummy. You would have kept watch at least. Ah, spadano! Kurna. Ja tu nie wlezę z powrotem. Dobra, jesteśmy. Nie w tym miejscu, kurna. Kurde. Confirmed. Coyote force eliminated. Looks like it's over. Guess I was right to pick you for the job. And now, it's my turn to help you. No dobra, zarobiliśmy. Heading for the ice field. I'll take care of some loose ends in the meantime.